Okej, okay, myślę, że zaczynamy. Myślę, że to działa. A nie tak jak poprzednio. Niestety poprzedni odcinek, mimo że nagrywany, nie został zapisany, ponieważ tutaj pojawił się problem. I niestety nagranie zostało w całości usunięte. Miejmy nadzieję, że to nagranie nie zostanie i już czwarty odcinek będzie gotowy. Nie wiem, gdzie oglądacie, czy ktoś to słucha, to pewnie to skąd się znalazł. Na swojej stronie piłatowski.pl założyłem ostatnio taką stronę, to dlatego miałem przez jakiś czas przerwę. Tutaj możecie znaleźć nagrania z wideo, z janitora. I opis, co się stało w trzeciej części mojego nagrywania. W skrócie, zrobiłem po prostu porządek, utworzyłem Docker file'a, co zresztą wam mogę pokazać dokładnie tutaj. Więc w obecnej chwili tak naprawdę kod wygląda tak, że mamy tylko for frame in video source frame iterator. Tu napisałem sobie prosty iterator, który zarządza już zarówno tym, ile klatek na sekundę odtwarzamy, czy źródło jest dostępne, czy źródło nie jest dostępne. I tutaj dokładnie w tym miejscu zwraca nam do iteratora klatkę obecnie przetwarzaną i już zarządza tym wszystkim, jak wyjście, w nie wyjście i tak dalej. Więc w MainPy mamy bardzo czystą sytuację i tak naprawdę zostaje nam tylko robić detekcję, frame'owanie i tak dalej. A więc chcemy, żeby nam to działało bardzo ładnie. Cyk. Tak wygląda kod do detekcji już sam w sobie. Utworzyliśmy Docker Compose'a, który zarządza nam tym, gdzie jest nasze wideo. Tu mamy nasze source'y. A więc teraz wypadałoby już pierwsze uruchomienie zrobić. Tak, mamy main from camera, main from file. Tutaj widzimy, że ten source się ustawia odpowiednio. Ja tutaj zmienię, ponieważ już wiem, że mamy kamerę pod innym adresem 192 168 1162. To był ten adres. Teraz musimy to zmienić. Nie. No nie. Okej, sprawdźmy, czy to zadziała. Okej, działa. No i teraz pierwsza czynność to uruchomienie tego przez interpreter Docker Compose'owy. A więc w PyCharmie ustawienia Project Janitor, Project Interpreter. Dodajemy Compose Janitor. Teraz będzie sobie wszystko budował. A no tak, jeszcze musimy zrobić. Nie. Czy nasz BB switch.
Jest i teraz powinno nam się zbudować. No niestety trzeba poczekać.
już chyba za chwilę uda się zakończyć. Instalacja, niestety tyle to trwa. Ale to jest też cel tego wideo, żeby pokazać, ile tak naprawdę i na co najwięcej się czasu traci przy programowaniu. I jak to wygląda. Jest super. Mamy to. A więc teraz można powiedzieć PyCharmowi, żeby zbudował sobie obraz na podstawie naszego Docker Compose'a. Zbudował. Zaraz zobaczymy, czy wszystkie biblioteki mają wersję, którą chcieliśmy. Mamy Kerasa. Jest TensorFlow GPU. Ok, czyli jest wszystko. Teraz buduję szkielety. Project Default, Remote Interpreter. Mamy zmienne środowiskowe. I spróbujemy odpalić obraz z kamery. Najpierw. SMS2. Jeszcze muszę zobaczyć, na jakiej dystrybucji to jest oparty nasz obraz. Mamy
pasza mamy. Jest apt, czyli mamy dystrybucję debianową. Libsm. Libext. Czyli do naszego docker file'a trzeba będzie dodać przed tym run update i apt install. Jeszcze z docker. No jeszcze nie, nie będziemy tego potrzebować. Okej, teraz zróbmy Python source mainpy libxrender. Libxrender 1. Invalid syntax Python 3.5.2. No dobra. Niestety tu mamy Pythona 3.5, więc musimy użyć starego formatowania. Chyba będzie ok. Build open video source none. Ok. Robię to specjalnie z konsoli, ponieważ nie wiem, czy on mi nie przebuduje kontenera, gdy będę uruchamiał go stąd. To the X server. Na to miałem rozwiązanie jeszcze takie. Zut it labs gis docker compose.
Promptowanie czegoś takiego. Display 1. X11 Unix. No dobra. Zakończę na razie to nagranie. Zobaczymy, czy to wszystko zadziała. Okej, okay, więc przenieśliśmy się do miejsca publicznego. Więc mogą być problemy z tym, że ktoś mnie może zaczepiać, albo ktoś coś może ode mnie chcieć. Ale na szczęście sprawdziłem, że teraz nagrywanie działa. I jesteśmy też bliżej routera, więc ta prędkość internetu też powinna być lepsza. A stąd możemy kontynuować pracę z dockerami. Więc próbujemy... Próbujemy odpalić i zobaczymy, co się stanie. Tak, czyli musimy przebudować jeszcze nasz kontener. No i niestety będzie znowu oczekiwanie. Mam nadzieję, że będzie szybsze. Jesteśmy bliżej routera. I zaraz zobaczymy, z jaką prędkością będziemy pobierali. Na sekundę średnio. No ale to w takim razie największa tam paczka miała 200 mega. Może podejdziemy do routera, będzie szybciej, a na pewno zaoszczędzi czasu. Jak i tak jest w miejscu publicznym, to nie ma znaczenia aż takiego. Powinniśmy być przy samym routerze, więc ta prędkość powinna być największa. TensorFlow GPU to jest największa biblioteka. I Keras chyba będzie miał około 200 mega.
okej, widać, że wszystko już się zaczyna instalować, już nic nie będziemy musieli pobierać. Zaraz znowu będę musiał się przenieść z tego miejsca. Okej, czekamy aż się skończy instalacja. OK, mamy zainstalowane i odpalamy widok z kamery. Okej, okay. I widok z kamery jest. TensorFlow GPU. Tu mamy powiadomienie o jakichś bibliotekach, których nie mamy, które by się przydało zainstalować. Ale sprawdźmy, czy w ogóle to operuje na GPU. Tak, uruchamiamy nasz streaming. Jest niby proces, ale on cały czas skorzysta z CPU. Pytanie dlaczego?
Okej, okay, sprawdźmy, czy Image AI w ogóle wspiera na GPU. Teoretycznie powinno być. Sprawdźmy, jak można używać. Czy to jest w ogóle TensorFlow? Tak, wykrył moją kartę graficzną. Czemu to jest CPU? To jest Image AI, tylko to jest... No nie, to jest to. Używamy NVIDII. SHM size jeszcze musi być.
SVM size 2 giga. Coś tu trzeba. Ulimit. Jeszcze o limit stack. Okej, teraz teoretycznie powinniśmy się pozbyć tego tej notki. Zobaczmy, czy zadziała. Notki nie ma. Wciąż rośnie zużycie CPU. I to mnie zastanawia, dlaczego. Okej, nie widzi. Libcudart. Znajdźmy najpierw echo ld library path user local CUDA user local user local. Naszym docker file'u nv ld library path ld library path dwukropek user local. To sprawdzę. Docker. Dobrze, jest to zmienne.
da, żeby nie instalować jeszcze raz, dajmy ją tu. Teoretycznie teraz powinny ostrzeżenia zniknąć. Przynajmniej to pierwsze. O, Lipkuda RT. Wdel Open Library. Teraz wyszukamy, o co to chodzi. Czyli 18.9 Filter Resolve do Libraries. Czy może on taki 19.6 używamy? Jeszcze raz. Lt.config. Ltt. Nie wiem, co to robi w ogóle.
1, 10, 0, a mamy tutaj 10, 1. Czy 10, 1 kuda trzeba? 1, 13. Mamy TensorFlow. 1, 14. Trzynaście są z 10.00. Okej, spróbujmy jeszcze to. Chociaż nie, no to mamy już tak. Te linki są zrobione. Sprawdźmy GPU.
Release History. Chyba użyjmy 1.13.1 obrazu. Chociaż nie, no to już wszystko powinno działać przecież. Sprawdźmy jeszcze NVCR i od NVIDIA. NVCR NVIDIA. Containers, może coś będzie nowego. Może jakaś nowa wersja. Jest wszystko. Na szczęście Google ma wszystko w pamięci. A gdzie zobaczyć oficjalne obrazy? Szukamy dalej, co to może być. Dlaczego on szuka dziesiątki? Thank you.
Czyli trzeba użyć CUDY w wersji 10. Czyli będzie trzeba po prostu wejść do CUDY. Tak. Dziesięć zero. Tak, ja mam TensorFlow GPU 1.14. To musimy zrobić jak to i mieć jeszcze to. A zaraz, a po co to mam w ogóle NVIDIA czy GPU? To może być tym spowodowane, przecież tu już mam obraz TensorFlow gotowy. Nie potrzebuję nic instalować. Może to, że instaluję coś, sprawia, że to mi się wywala. I to jest całkiem możliwe. A więc przeniosę się znowu blisko routera, żeby nam instalacja poszła szybko i zaraz do Was wracam. Blisko routera. No i teraz czekamy. Okej, poszło szybciej, o wiele szybciej. A więc wracamy z powrotem do miejsca, gdzie w miarę spokojnie można nagrywać bez szumu. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tak te nagrania mają taką bardziej formę dziennika z życia programisty niż faktycznej merytorycznej treści, ale no i zobaczymy, czy się uda. Nie mamy żadnych warningów. Wszystko wygląda fajnie.
Sensor. Jest. Mamy sukces. Jest. Zerowe zużycie CPU praktycznie nie zwiększyło się. A program chodzi, więc mamy odpalone na GPU. Sprawdźmy jeszcze Nvidia SMI. Tak, 4 giga zajęte. Praktycznie pełne użycie. Coś nie, ona nie jest aż tak obciążona. Praktycznie w ogóle, tylko pamięć zżera. No, super. Świetnie, świetnie. Dobra, muszę, widzę, że pamięć... A to RAM też tyle było w pamięci RAM. Już myślałem, że mi pamięć przez nagrywanie już jest tak zaśmiecona. No dobra. Czyli zmiany możemy wrzucić. Add NVIDIA GPU Utilization plus code cleanup. Okej. Czyli to mamy. Z racji, że pamięci mi trochę brakuje, zrobiłbym restart komputera. Co by mi się gnom odświeżył. Więc druga część akurat zapiszemy i będziemy nagrywać dalej. To słyszymy się za chwilę. Wracamy do naszej aplikacji. No i tak naprawdę teraz, mając już klatka po klatce wszystko, co trzeba, musimy zaaplikować już sam machine learning. Czyli musimy przede wszystkim wyświetlić, co to nam wykrywa nasza kamerka. Żeby to nie była kamerka, to zaczniemy z pliku. Czyli tak, czyli wykrywa dwóch ludzi. Czyli powoli zaczyna wykrywać telefon.
Ciekawe, że nie rozpoznał telefonu. Wiesz, tutaj powinien być próg taki 90% pewności. Przerwijmy na razie. Image AI. Gdzie tu jest dokumentacja? Może tu będzie coś ciekawego. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to.
Zmienimy nazwę na... Get image object detection. Get video. Object detection. Teraz będzie source. Teraz będzie teraz to. Musimy zmieniać parametry. Czy to będzie camera input? Save detected video in a false. Return detected frame.
frame function show frame, define show frame, frame. A po co ja będę? No to sprawdźmy. Detector is not defined. Get video source. No ciekawy jestem, jak to zadziała. Lambda take one positional argument, but four were given. Returned frame. To chyba jednak zamieni na funkcję. Teraz powinno być ok. Coś się pokazuje. Albo i nie. Dobra, co to jest za typ returned frame? Interpolation num. Czy ja mam matplotliba tutaj?
Spróbujemy zrobić tak jak oni. Tu jest jeszcze PLT show, PLT celef. A gdzie nasz matplotlib? To jest for frame, czy jest PLT show? Spróbujmy użyć tego im show, bo on działa. Shift 2.
sprawdźmy, czy to zadziała. W sumie to nie musi być problemem. Mamy H, W, C.
razie i sprawdzę, jaki typ miała ta. Jest to samo. To jedyny pomysł to jest z kolorem. O co tutaj chodzi? Może to jest to? Tak, ciekawe.
32. No dobra. Mamy to. Teraz chcemy ograniczyć ilość klas do tego telefonu. Custom training. No dobra, my będziemy potrzebowali tu na pewno wykrywania twarzy. Więc potrzebujemy datasetu twarzy, żeby nam wykrył twarze. Chyba, że zaaplikujemy już jakiś inny gotowy algorytm do wykrywania twarzy, a tego nauczymy na przykład na
rzeczach, które ma wykrywać, na przykład na telefonach. To może być dobry pomysł. Bo do twarzy wiem, że jest... są fajne detektory. O nie, nie mam internetu. Co to się stało tutaj? No dobra, to chyba znak. Zapiszę sobie tudusy, żeby wiedzieć, co dalej robić. Tudu. Use face that. Model to correctly detect faces. Found images. Train the custom image AI model. Super. Są to dusy. Mamy gotowy program. Udało się odpalić z wideo Object Detection. I nie jest to jakoś bardzo szybkie. Wiem, jak działa Image Show. I możemy przystąpić do faktycznie machine learningowej zabawy, czyli właśnie do tego. Okej, trzymajcie się.